Ja nazywam się Tomasz Kosiorek i będę z wami do północy. I będzie z nami również nasz gość, Małgorzata Liszyk-Kozłowska, psychoterapeutka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nasza audycja dzisiejsza jest, no nie powiem, że sponsorowana, jest audycją na zamówienie. Jest inspirowana. Jest inspirowana przez Michała, który napisał do nas tak. Chciałbym zasugerować temat audycji. Jest obecnie dostępnych wiele poradników, jak być super tatą i ty możesz mieć super dziecko i tym podobnych, gdzie jest wiele bardzo trafnych porad rodzicielskich. Wśród tych przydatnych porad nie ma jednak podjętego jednego tematu. Jak wychować dziecko w rodzinie, gdzie jest tylko jeden rodzic? Jak wytłumaczyć małemu dziecku, dlaczego tata jest tylko w weekend? Jak nie skrzywdzić dziecka w takiej sytuacji, by nie czuło się winne temu, że rodzice nie są razem? Czytałem kiedyś artykuł na temat, jak powiedzieć dziecku, że na przykład jego babcia albo rodzic zmarło. I było ciekawie uzasadnione, że nie powinno się mówić, że ta osoba odeszła, bo dziecko oczekuje, że ta osoba się na nie o coś obraziła, ani że zasnęła, bo będzie się bało zasnąć. Czy poszła do nieba, bo dlaczego poszła, dlaczego nie chce wrócić choć na chwilę. Należy powiedzieć, że ta osoba chorowała długo i zmarła, a teraz jest w niebie, to znaczy, że nie poszła, tylko jest. Pytanie, jak w tego typu sytuacji mówić do dziecka, jak tłumaczyć, by czuło, że jest kochane. I w zasadzie to jest, nieczęsto zajmujemy się tematami dla rodziców, ale być może warto się do takiej sytuacji też przygotować. A z drugiej strony każdy z nas, nawet jeżeli nie jest jeszcze rodzicem, to każdy z nas jest i był dzieckiem, czyli jest czyimś dzieckiem i przeżył doświadczenie bycia dzieckiem. I to jest część takiego doświadczenia, które będziemy mieli do końca życia. Poza wszystkim innym jest jeszcze trzecie rozwiązanie. Mamy w swoim otoczeniu też różnych ludzi z rodzinami albo dzieci i pewnie łatwiej nam będzie zrozumieć pewne mechanizmy, kiedy będziemy wiedzieć także więcej na temat psychiki dziecka, jak dziecko przeżywa, jak sobie układa takie dramaty, które się zdarzają w jego życiu, odejście, rozstanie, nieobecność rodzica. Kiedy to dziecko zostanie dorosłym człowiekiem, to może się stać naszym partnerem życiowym, więc to wtedy też może być, może być jakaś informacja, co temu człowiekowi się w życiu przydarzyło i co usłyszał na temat swojego ojca chociażby, co potem przekłada się na jego ojcostwo i być może na jego pomysł na ojcostwo albo jego obawy. Wiesz, ja w ogóle zakładam, Tomku, że im więcej rozumiemy pewnych, użyję takiego słowa, standardowych zachowań człowieka w różnych sytuacjach, tym łatwiej jest nam zrozumieć zachowania innych ludzi i mniej traktujemy pewne ich zachowania jako przeciwko nam, albo z nie wiadomo jakiego powodu, ponieważ nie ma czegoś takiego, ja to zawsze powtarzam, jak zachowanie człowieka bez sensu. My co najwyżej nie znamy tego sensu, ale człowiek zawsze się zachowuje z jakiegoś powodu, na co najwyżej nie znamy jeszcze tego powodu. I czasami jest to poziom braku wiedzy, niczego więcej, bo na pewno nie empatii. Bardzo często jest to brak wiedzy, niemożliwości zrozumienia, tylko niewiedzy. I myślę, że to, o czym możemy dzisiaj porozmawiać, i mam nadzieję, że w tę stronę pójdziemy, to i uwrażliwić się być może na jakiś kawałek w sobie, który nosimy, bo być może ktoś z nas przeżył właśnie takie doświadczenie nieobecności, różnie rozumianej któregoś z rodziców, no albo dzięki temu łatwiej nam faktycznie będzie funkcjonować z innymi ludźmi, czy patrzeć na świat. Myślę, że możemy się do tego doświadczenia naszych słuchaczy odwołać. Być może macie swoje obserwacje, być może macie swoje własne przeżycia, którymi możecie się podzielić, swoje własne doświadczenia i możecie powiedzieć, jak w waszym przypadku to wyglądało. Jeżeli kogoś w rodzinie brakowało, to jak o tym opowiadano i jak ta sytuacja była przedstawiana, jak być może się z tym czuliście, bo to jest niezwykle ważne. Mówimy o takiej sytuacji, kiedy zaczyna brakować jednego rodzica i wtedy zazwyczaj myślimy o tym, że to jest jakaś sytuacja pomiędzy rodzicami i rozpatrujemy to jako sprawę dorosłych. Natomiast ta sytuacja jest chyba najbardziej newralgiczna dla takiego małego niedorosta, który musi sobie z tym poradzić, a on jeszcze nie jest wyposażony w to, w te wszystkie mechanizmy w głowie, które pomagają dorosłym, też nie muszą być złotym środkiem. No też dziecko nie ma dostępu do całej informacji o świecie. My teraz siedzimy i mamy możliwość zrozumienia wielu rzeczy. Także dziecka. Dzieci nie są w stanie zrozumieć, ponieważ inaczej są w stanie patrzeć na świat, mają za małe umiejętności, za małą wiedzę. Powiedziałaś,
nie dorasta, tylko trochę inaczej jest, kiedy mówimy o małym, kilkuletnim dziecku, 4, 5, 6, 7-letnim, inaczej, kiedy nagle braknie któregoś rodzicu, bo zdarzył się wypadek, bo zdarzyła się śmierć. Ja nie mówię o wieloletnich rozstaniach rodziców, którzy się kłócą, awanturują, i to jest zupełnie inny temat. Ale kiedy nagle któregoś nie ma fizycznie na przykład, to taki prawie dorosły człowiek jest w stanie mniej brać na siebie odpowiedzialności za to, że to się zdarzyło, i łatwiej jest mu też być może coś zrozumieć. Nie mówię o bólu, bo akurat dla takiego 15-latka może być to większa utrata, taka większy ból. Małe dziecko na ogół, i to dobrze wiedzieć, bo to się dzieje niemalże książkowo, kiedy braknie któregoś z rodziców nagle, albo kiedy się rodzice rozstają i przestają mieszkać razem, ma odruch próby takiego spojrzenia na to, żeby był w stanie coś zrobić. I na ogół zaczyna widzieć winę w sobie, tak? Gdybym był grzeczniejszy. Czyli czuje się odpowiedzialny, próbuje coś z tym zrobić. Wiesz, to też jest, no jest w tym jakiś rodzaj takiej mądrości, takiej intuicji, że jeżeli będę mógł coś zrobić, no to jest jakaś szansa. Dziecko zaczyna trochę magicznie do tego też podchodzić, że jeżeli coś będę mógł zrobić w tym zakresie, będę grzeczniejszy, będę się kładł wcześniej, albo będę mył ząbki, albo będę sprzątał zabawki, no to może rodzice z tego powodu znowu będą chcieli być ze mną, bo łatwiej jest mi w tym momencie sobie wyobrazić, że mogę coś w ogóle zrobić. Mhm. I to trzeba wiedzieć, że ten mechanizm się tak uruchamia w dziecku. I wtedy jest niezwykle ważne, ale o tym być może później, jak rodzice na to reagują i co z takim zachowaniem dziecka robią. Dla mnie w mojej pracy terapeutycznej, kiedy pracuję z dorosłymi często, którzy przeżyli takie dramaty w dzieciństwie, albo kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy mają problemy ze swoimi dziećmi w takich sytuacjach okołorozwodowych czy rozwodowych, albo wtedy, kiedy jest śmierć, najboleśniejsze jest to, kiedy dziecko nic nie mówi. Kiedy dziecko nie mówi o tym, że jest mu trudno, że tęskni za rodzicem, że kiedy nie ma łez, kiedy nie ma bólu, kiedy nie ma też złości na przykład, to znaczy, że coś w sobie chowa, z czymś sobie nie radzi wprost, bo z jakiegoś powodu nie wyrzuca tych uczuć na zewnątrz. Bardzo często w sytuacjach rozwodowych dziecko w ten sposób dba o tego rodzica, przy którym zostaje. Najczęściej jest to mama. Dba, bo nie będzie go dodatkowo zasmucać. Nie będzie zasmucać, ale w tym też jest jeszcze tak, bo to widzi, bo często rodzice nie radzą sobie, kobiety na przykład sobie nie radzą z tym, co się zdarzyło. No mężczyźni też mogą sobie nie radzić, ja mówię, może w inny sposób. Bardziej, Tomek, jeżeli będziesz musiał być przy którymś z ludzi w twoim życiu, tak, czy przy mamie, czy przy tacie, z jakiegoś powodu i to będzie twoje podstawowe środowisko i jesteś bezbronnym małym dzieckiem, to z odruchu będziesz bardziej dbał o tę relację, od której jesteś zależny na co dzień. Prawda? Nie, ja mówię a propos tego, powiedziałaś, że kobiety mogą sobie z tym nie poradzić. Tak, ja mówię o statystyce teraz. No, wiesz, no tak. Po prostu się odnoszę i nie, absolutnie nie wnikam w tutaj i wolałabym, żeby nie poszło to w tę stronę. O sądach polskich, dlaczego tak jest, że to jest niesprawiedliwie i tak dalej, bo to w ogóle nie jest ten temat. Jakby stwierdzam pewien fakt i do niego się odnoszę. Jeżeli dziecko nie mówi o tym, co się dzieje w nim, że tęskni i tak dalej, to dba o mamę. Tak, ale ona też dba z innego powodu. Mama cała, zdrowa i nienaruszona jest dla dziecka gwarantem, że jego życie, tego dziecka, jest w miarę bezpieczne. Okej, ale trzeba zacząć od sytuacji, w której temu dziecku trzeba to powiedzieć i ono musi się o tym dowiedzieć. Ale teraz co? Czy że się rodzice rozstali, czy że rodzic umarł na przykład? Bo mówimy o takich dramatach. Tymi sytuacjami za chwilę się zajmiemy. Ktoś napisał, że jeżeli chodzi o śmierć bliskich, to dzieciom dobrze wtedy przeczytać końcówkę Małego Księcia. To świetnie tłumaczy. Czy to może coś zastąpić? O tym porozmawiamy już za chwilę. 21.00 jest cały czas do waszej dyspozycji i czekamy na te SMS-y, które dzisiaj, mam nadzieję, że będą dotyczyły też waszych doświadczeń albo waszych przemyśleń, albo waszych wątpliwości i przeczuć dotyczących tego, jak o takim trudnym braku kogoś bliskiego powiedzieć dziecku, a potem jak z tym żyć ma to dziecko. Być może niektórzy z was takimi dziećmi byli.
022 645 2100 to jest telefon do naszego studia, a adres mailowy zostaw@polskieradio.pl. Czekamy na wszystkie wasze wiadomości. Dzisiaj rozmowa z Małgorzatą Liszyk-Kozłowską, psychoterapeutką, i SMS-y od naszych słuchaczy. I ten jeden, który wydaje mi się niezwykle ważny w tym momencie. Merci napisała. Ja, żeby czegoś się dowiedzieć, notorycznie podsłuchiwałam rozmów mamy z babcią i ciociami. Wtedy nie mogłam nic powiedzieć, ale gdy w mojej jawnej obecności obrażano nieobecnego ojca, to głośno krzyczałam. Ale rozumiem, że to był jakaś sytuacja pewnego embarga informacyjnego, bo żeby się czegoś dowiedzieć, to musiałam podsłuchiwać. Tak, i to jest i tak, Merci, niezwykłe, że krzyczałaś, że miałaś taką odwagę przeciwstawić się ludziom, od których byłaś zależna, bo dzieci są zawsze zależne od dorosłych i powtarzam, no, od tych, którzy jakby zawiadują ich codziennością. To, że krzyczałaś, jest czymś niezwykle zdrowym, że miałaś ten krzyk w sobie i też na zewnątrz w związku z tym. Ja znam bardzo wielu ludzi i bardzo często pracuję z ludźmi, którzy wychodzą z takich domów, z takiego doświadczenia, kiedy rodzic został wykasowany niejako z programu, ale on cały czas gdzieś tam jest, trochę jak wirus, który gdzieś cały czas jednak funkcjonuje. Tylko to jest wirus z perspektywy często kobiet, które nie dopuszczają tego rozmów w ogóle o tym ojcu. Dziecko ma rzeczywiście, tak jak to nazwałeś, embargo i nie może mówić o swojej tęsknocie, o tym, że brakuje, że inne dzieci mają, że w bajkach są tatusiowie, że w filmach są tatusiowie, że pozostali członkowie rodziny mają tatusiów, a to dziecko nie ma do kogo powiedzieć tatusiu. To bardzo boli. To jest tak, że to dziecko musi się zmierzyć z tym, a to jest ponad siły dziecka, że wiesz, ja myślę, że to jest tak naturalnie, że każdy z nas nosi w sobie ileś tam setek tysięcy wypowiedzianych w sobie na głos słów mamo i tato. I te niewypowiedziane słowa tato są bardzo bolesnym doświadczeniem. To gdzieś zostaje jako ciężar w człowieku, jako pewne niespełnienie, jako tęsknota za czymś, co powinno się zdarzyć, a z jakiegoś powodu się nie zdarza. I teraz tak, nawiązując do tego maila, o którym powiedziałeś, tego SMS-a. Są sytuacje, są skrajne sytuacje, kiedy ten ojciec albo ta matka są niebezpieczni, są szkodliwi, kiedy rzeczywiście chronienie dziecka przed tym człowiekiem, bez względu na płeć, jest związane z bezpieczeństwem, zapewnienia bezpieczeństwa dziecka. Są też często rodzice, którzy porzucają swoje dzieci i to się zdarza, tak? Niestety. Ale bardzo często są też takie sytuacje, w którym jedno z rodziców rzeczywiście zawłaszcza dziecko i odgradza od drugiego rodzica, nie pozwalając też o nim rozmawiać. Udaje, że go nie ma. On jest bardzo. To jest trochę tak, gdybyś miał sobie to wyobrazić, jakby była scena, na środku było, wszystko było jasne, a na środku był jakiś ciemny punkt i wszyscy się skupiają, żeby na niego nie wleść. To właściwie organizuje cały ruch, prawda? I często ten nieobecny ojciec, o którym nie wolno jeszcze rozmawiać, jest takim ciężarem w tym całym systemie rodzinnym. Musimy się pilnować, żeby o tym nie mówić. I dziecko o tym wie i uczestniczy też w tym wszystkim, bo czy ma wyjście? Nie ma. Kiedy jest dzieckiem, nie ma. Ale podczas terapii bardzo często słyszę historie, które ściskają, kiedy nie wolno było mówić o tym, że tęskni się za tym rodzicem, za mamą, albo głównie jednak za tatą. Jakoś rozumiem tę matkę. To znaczy rozumiem jej sytuację. Rozumiem jej niemoc. Rozumiem też... Czy nieumiejętność. Rozumiem jej niemoc i nieumiejętność i to, że zatyka ją często złość i bezradność. Natomiast bardzo często i takie poczucie niesprawiedliwości bywa też, bo musi sobie często radzić z całą rzeczywistością. I z takimi kobietami często mam do czynienia. Ale też widzę, jak bardzo często to, że one nie rozmawiają z dzieckiem o ojcu, albo ucinają takie rozmowy, jest związane z takim ich poczuciem, że to służy dziecku. One robią to w dobrej wierze.
że nie ruszają jakiegoś trudnego tematu i w ten sposób chronią dziecko. No nie chronią, ale naprawdę często robią to z poczuciem, że to jest okej. To jest brak wiedzy, jak funkcjonuje dziecko wtedy. Rozwiodłam się z mężem, pisze samotna mama, jak syn był malutki. Minęło trochę czasu, nie ma z nami żadnego kontaktu, a Kuba zaczyna wypytywać, gdzie tata i dlaczego go nie ma z nami, a ja nie mam pojęcia, jak mu wytłumaczyć, dlatego mam nadzieję, że pomożecie mi jakoś. Samotna mama. Nie wiem, jak mu wytłumaczyć, co się z tym ojcem stało, tak? Wiesz co, samotna mamo, ja rzucę takie pytania, dobrze, do ciebie i może też do innych. Czy ty wiesz, że rzeczywiście nie ma po co troszczyć się o to, żeby ten kontakt zaistniał? Czy to, że tego kontaktu nie ma, jest związane naprawdę z interesem dziecka? Czy rzeczywiście tobie byłoby trudno poszukać, nawiązać i patrzeć też na człowieka, którego nie chcesz w swoim życiu prywatnym, ale dziecko może z tego kontaktu jednak skorzysta. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli jest tak, że rzeczywiście z jakiegoś powodu nie i nie ma wyjścia, nie wiesz, boisz się, coś się rzeczywiście złego mogłoby zdarzyć, to nie szukaj odpowiedzi, która ma być logiczna, sensowna, tylko powiedz, nie wiem. Nie wiem, jak można tak fajnego chłopczyka nie chcieć widzieć. Ja sobie tego nie wyobrażam i dowodem jest na to, że jesteśmy i zawsze będę z tobą, tak? Bo jesteś moim ukochanym synkiem. Nie ma co tłumaczyć taty też, jeżeli nie znamy odpowiedzi, dlatego że jeżeli ten tata jest taki fantastyczny, a go nie ma, no to dziecko zaczyna kombinować, jak rozwiązać tę kwestię, ten rozjazd tutaj, zaczyna szukać rozwiązania i najczęściej bierze odpowiedzialność na siebie, że może coś ze mną jest nie tak. No nie, jeżeli człowiek nie chce być z kimś tak fajnym, tak jak ja wiem, że jesteś fajny, bo z tobą jestem, to coś z nim jest nie tak. To nie jest twój problem, to jest problem z twoim tatą. To twój tata zachowuje się nie w porządku, ty jesteś absolutnie w porządku. I to trzeba dziecku powtarzać jak mantrę, rzeczywiście tak, aż mu się to utrwali, że on zacznie, jeżeli ten ojciec go w jakiś sposób odrzuca, nie chce, że to ojciec ma problem, że to on się z czymś nie wyrabia, że on nie potrafi, nie umie i że to jest nie w porządku. Ale ty, synku, tak, córeczko, jesteś absolutnie fantastyczna i czy fantastycznej. I ci to mówię ja, mama, która widzi cię codziennie i nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej. No dobrze, tylko jest ta pierwsza formuła. Od kogoś to dziecko musi się dowiedzieć, że ojca nie było. Tu jest taka sytuacja, że Kuba urodził się i dopiero teraz zaczyna pytać, bo gdzieś mu tego ojca brakuje. Tak? Bo zaczyna się stykać z sytuacjami takimi, kiedy chodzi do przedszkola, kiedy widzi na podwórku i widzi, że to jak on ma, tak, nie jest jasne. Standardem. On widzi, że gdzieś tutaj kogoś nie ma w tym że nie ma tata, że nie ma do kogo mówić tata. Natomiast powiedzmy, że ten ojciec znika, tak? Znika, to znaczy? No to mogą być bardzo różne sytuacje, bo to może być sytuacja, kiedy ojciec po prostu wyprowadza się i nawet z tym dzieckiem nie ma żadnej rozmowy. To może być sytuacja, kiedy to jest wszystko załatwiane jakoś poza dzieckiem i ono w ogóle niczego nie wie. I w którymś momencie trzeba na przykład powiedzieć dziecku, że rodzice się rozstają. I pytanie o tę formułę. Jak temu dziecku powiedzieć, żeby ono się nie poczuło odepchnięte, zdradzone? Mówimy też o małym dziecku? Bo jest różnica, powtarzam, małe dziecko będzie inaczej reagowało niż 15-latek czy 14-latek, tak, czy nawet 13. Małe dziecko, i znowu trochę sięgniemy do psychologii małego dziecka i nas, kiedy byliśmy małymi dziećmi, małe dziecko będzie miało taki odruch, że strachu, potwornego strachu, że skoro rodzice przestali się kochać, to znaczy, że jest tak, że im nie mogą przestać kochać. A to jest po prostu najgorsza rzecz, którą może czego dziecko nie jest w stanie przeżyć. I tu ja zawsze podpowiadam, że można dziecku spróbować i próbować, i to nie jest tak, że jedna rozmowa to załatwi, rozdzielać miłości, że rodzice kochają się ziemską miłością. Natomiast dziecko zawsze się kocha miłością magiczną i ona nigdy nie jest w stanie zniknąć. Czy ta miłość ziemska, o czym wiemy, tak? Ty wiesz, ja wiem i wszyscy, którzy nas słuchają, przeżyli i zobaczyli to już pewnie nieraz w swoim życiu, że taka miłość się może skończyć. Miłość ziemska się może skończyć. Tego człowieka można gdzieś, w cudzysłowie powiem, zastąpić kimś innym. Można kochać różnych mężczyzn i różne kobiety.
Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby móc przestać kochać własne dziecko, poza naprawdę skrajnymi, patologicznymi sytuacjami. Uszkodzenie mózgu nie ma. I to jest istotne, żeby powiedzieć dziecku, że to jest miłość magiczna. Tak dziecko w tym czasie, kiedy jest małe, kilkuletnie, jest jeszcze objęte tak zwanym myśleniem magicznym. I to do niego może trafić i na ogół trafia. Tylko że to nie jest na jedną rozmowę. To dziecko będzie sprawdzało wielokrotnie i będzie bardzo potrzebowało wielu potwierdzeń. A twoje pierwsze pytanie, kiedy mówić dziecku o rozstaniu? Wtedy, kiedy my, rodzice, mamy już absolutną pewność, że tę decyzję podejmujemy i mamy odwagę powiedzieć to bez żadnej przestrzeni w głosie, takiej wątpliwości, w którą dziecko wsadzi swoją nadzieję na to, że może jeszcze coś można. Tu trzeba konsekwentnie mówić nie, rozumiem, że jest ci trudno i tak dalej, i tak dalej. Kocham cię i będę cię kochać i to trzeba naprawdę wszystko wymieniać, ale nigdy nie będziemy mieszkać z tatą albo nigdy nie będziemy mieszkać z mamą już razem. Nigdy. To się skończyło. Dziecko też może do końca jeszcze w tym wieku nie wiedzieć, co to znaczy nigdy. I to też z tego powodu gdzieś będzie wymagało czasu i konsekwencji, ale przede wszystkim, poza samymi słowami, takiej odwagi w głosie, żeby zmierzyć się z emocjami dziecka. Bo rodzice często mówią tak, wiesz, z jakimś takim, no wiesz, rozstaniemy się, ale nie będzie tak źle. I to jest taka lajtowa wersja. Dziecko nie wie, że to jest naprawdę poważna sprawa. 022 645 2100 to telefon do naszego studia. Rodzice nie rozmawiali ze mną. Bałam się i nie wiedziałam, co się dzieje, kiedy się rozwodzili. Uciekałam w swój zmyślony świat, gdzie czułam się kochana i bezpieczna. Wiem, że zniszczyłam im życie i macie rację, że dziecko czuje się winne. No, czego dowodem jest chyba ten SMS. Zajmiemy się nim już za chwilę. Mała zła. I wrócimy do małego księcia. To tak a propos małych. W Polskim Radiu Euro zostaw wiadomość dziś wieczorem. No i co z tym SMS-em od małej złej? Rodzice nie rozmawiali ze mną, bałam się i nie wiedziałam, co się dzieje, kiedy się rozwodzili. Uciekałam w swój zmyślony świat, gdzie czułam się kochana i bezpieczna. Wiem, że zniszczyłam im życie i macie rację, że dziecko czuje się winne. Ja wiem, mała zła, że tak, że dziecko się czuje winne, tylko to jest często wynik tego właśnie, no, zawsze jest to wynik tego, że dorosłym nie przychodzi do głowy, bo są już odcięcie od takiego doświadczenia w sobie, jak funkcjonuje małe dziecko i jak potrzebuje poskładać sobie świat, a jakie ma umiejętności poskładania sobie świata. I co w nim zostaje? I że ta cisza, którą dzieci obejmują trudne dla siebie tematy, to nie jest to, że one czegoś nie rozumieją, że czegoś nie przeżywają, tylko że nie mają odwagi, nie ma zgody od najbliższych na to, żeby móc powolutku sobie wyrzucać te uczucia, gdzieś, żeby ktoś się nimi zaopiekował. To jest tak, że rzeczywiście dzieci się wtedy trochę za bardzo opiekują rodzicami, jeżeli rodzice nie opiekują się dziećmi proporcjonalnie do tego, w jakim te dzieci wieku są. I traktują, że na pewno albo nic nie rozumie, albo wszystko zrozumie. A to trzeba wiedzieć, jak dziecko reaguje na takie sytuacje. To jest taka wiedza, która dla nas jest oczywista, że jeżeli ktoś jest przeziębiony, no to jak wyjdzie na dwór na bosaka, to jeszcze bardziej się przeziębi. Tegoś nie mamy wątpliwości, że tak funkcjonujemy fizjologicznie, prawda? Że jeżeli się skaleczymy i leci krew, nie robimy z tego powodu chrystybanie, co się dzieje. Jest jakiś rodzaj tutaj logiki. My mamy psychikę, która też jest jakimś rodzajem ciała takiego naszego wewnętrznego i ono też na konkretne działania z zewnątrz, również w sposób dosyć często typowy reaguje. Ucieczką do środka, takim schowaniem, ktoś to kiedyś nazwał futro do środka, czyli całe uczucia, miękkość, delikatność, emocje są schowane. I tak często te dzieci żyją przez kilkadziesiąt lat z taką częścią schowaną w sobie. Byłam dzieckiem, które nie mówiło, dusiło wszystko w sobie. Brat robił dokładnie to samo, a teraz mamy ogromne problemy w relacjach z partnerami. Szczerze zastanawiam się, jak możemy sobie teraz poradzić z tym, bo jest ciężko. To SMS z numeru 2100. To jest bardzo mądre, że ty już wiesz,
skąd to pochodzi, że to nie jest tak, że to z niewiadomego miejsca i z niewiadomego powodu ty tak masz i że to jest poziom koloru oczu i koniec. Że to jest doświadczenie, jakiś program, który został ci wrzucony, ale to nie jest rzecz ostateczna. Coś przyrodzonego i na zawsze. Tak, to nie jest tak jak ręka i noga, to jest doświadczenie, a to możesz, jeżeli wiesz skąd pochodzi, odkodować, przyjrzeć się temu, potem kolejny etap pogodzić też z utratą, potem się zezłościć, a potem szukać czego chcesz w zamian, a potem się uczyć tego w zamian, to co jest w zamian, co sobie uświadomisz, przeżywać. Czyli otwartość, szczerość, zgoda na siebie, to jest proces. To nie jest jedna rozmowa, to nie jest książka przeczytana, to jest rzeczywiście trudny proces, ale zrobiłaś jeden z podstawowych rzeczy, którą i tak się robi w psychoterapii. Zobaczyć, że to nie jest z niewiadomego powodu, że to nie ma, nie jest tak, że to jest tak jak mówiłam, z niewiadomego, że bez sensu. Tu sens już złapałaś. To jest źródło. Ale jak ktoś kiedyś powiedział, docieranie do źródła jest zawsze pod prąd, stąd jest to ciężka droga. 22 kierunkowe do Warszawy, a później 645-2100. Pytacie o to, czy można do nas zadzwonić. No, Renata siedzi i czeka na wasze telefony po drugiej stronie szyby. Ten mały książę, ktoś napisał, że trzeba dziecku przeczytać. Może taka książka, zresztą sporo jest teraz książek, które różne psychologiczne problemy poruszają. Są bajki terapeutyczne. Może to byłby początek. Myślę, że to jest ważne, żeby była to jedna z form kontaktu dziecka z dzieckiem i gdzieś też jakiś początek do kolejnej rozmowy i gdzieś w ogóle stworzenia przestrzeni na to, żeby rozmawiać właśnie o tym. Ale pewnie nie pewnie, na pewno nie może być to jedyne. Trzeba też wziąć odpowiedzialność za rozmowę wprost z dzieckiem, za to, że będziemy też uczyć się nie tylko metaforą posługiwać, bo każda bajka będzie metaforą, ale będziemy rozmawiać konkretnie z użyciem imion, z użyciem konkretnych postaci, których dotyczą emocje dziecka. To trzeba zrobić. Bajka? Świetnie. Rysunek? Świetnie. Wszelkie formy pomocnicze, które pozwalają gdzieś nawiązać w ogóle z dzieckiem tutaj kontakt i otworzyć je na to, że już o tym możemy mówić. Tak. Ale nie może być to jedyna forma, bo trochę się za tym kryjemy. Jest bardzo trudno zmierzyć się ze złością dziecka, z żalem, smutkiem i często, kiedy rodzice nie rozmawiają z dzieckiem o tym, że coś się zmieniło w ich życiu, jego życiu nieodwołalnie, w ich też, ale oni sobie muszą z tym poradzić, a dziecko jest zależne od rodzica. To często jest tak, że rodzic mówi to z takim naprawdę... Z takim lękiem, że no właśnie budzi się w dziecku odruch, że to może się bardziej muszę zaopiekować mamusią, tatusiem, a nie odwrotnie. Na chwilkę odłóżmy ten wątek, wrócimy po serwisie po 23 do tej kwestii, bo chciałbym, żebyśmy porozmawiali chociażby o tym, co można takiemu dziecku, o jego rodzicu, którego przy nim nie ma, opowiadać i jak taki młody człowiek może się z nim w jakiś sposób utożsamiać, ale chciałbym, żebyśmy się zajęli sytuacją, w której rodzic, albo czasami dziadek, babcia umiera. I to jest ktoś, kto rzeczywiście znika i nie ma tutaj szans na to, że będzie jakikolwiek kontakt. Napisała... Oj Tomku, ale wiesz co, chciałabym domknąć jedną kwestię. Jednak, jeżeli pozwolisz, a jeżeli nie pozwolisz, to i tak to zrobię. To jest SMS, o którym rozmawialiśmy. No tak, jeśli ojciec też miłością magiczną je kocha, to czemu je porzuca? Czterolatki są logiczne. Tak, czterolatki są logiczne i w takich sytuacjach naprawdę nie ma co szukać wytłumaczenia dla kogoś, kto porzuca dziecko, tylko mówić nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem. To jest dla mnie nie do zrozumienia, nie do pojęcia, nie mieści mi się w głowie, w sercu, w życiu, w niczym, jak można porzucić własne dziecko. Dziecko musi usłyszeć od kogoś, że jest chciane, upragnione, wymarzone i że naprawdę usłyszy takie, ja naprawdę nie rozumiem. To jest w ogóle kosmos. Mnie się to nie mieści w głowie. Ja sobie nie wyobrażam życia bez ciebie. To dziecko z taką mocą i jeżeli usłyszy raz, drugi, trzeci, to może powolutku zacznie się odhaczać od poczucia odpowiedzialności, że może coś z nim jest nie tak, że ten ojciec się porzucił. Tak, bo może się tak zdarzyć i to są dramatyczne sytuacje, że ten drugi rodzic faktycznie nie dojrzał do miłości magicznej. Nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za uczucia własnego dziecka, nie jest dojrzały. No jest to
jest późno, więc powiem, taki emocjonalny gówniarz. I dobrze jest, żeby dziecko nie szukało w sobie winy, tylko żeby mogło się zezłościć na tego drugiego rodzica wprost, bo też ta złość jest uprawniona i nie stawiać go na piedestale, jeżeli to jest tak, że rzeczywiście tamten go porzucił. I to też nie jest sytuacja, w której rodzic, który zostaje z dzieckiem, ma się miotać i ma się zastanawiać, no jak ma tego ojca wytłumaczyć. Ale możesz wytłumaczyć rodzica, który porzuca własne dziecko. Jeżeli ktoś jest zdrowy emocjonalnie i mimo różnych, wiesz, trudności, które gdzieś spowodowały, że w taki związek być może wszedł, jest w stanie się troszczyć o własne dziecko, kocha i potrafi za nie odpowiadać i sobie nie wyobraża naprawdę, poza tym, że to jest trudne i się wstaje do dziecka i trzeba je utrzymać i tak dalej, to nie jest łatwa część macierzyństwa czy ojcostwa, rodzicielstwo generalnie. Potrafiłby taki rodzic zrozumieć, jak można nie chcieć z tym właśnie małym chłopczykiem, czy z małą dziewczynką, czy z tą dziewczynką, albo z tym chłopczykiem nie być? Jesteś w stanie to zrozumieć? Bo ja tak naprawdę mam czasami z tym trudność. Ja jestem człowiekiem i myślę sobie, Chryste, jak można porzucić własne dziecko? Ja rozumiem, co może do tego doprowadzić. Dzieciństwo, inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie uruchamia mi się terapeutka, ale matka nie musi terapeutyzować, nie musi patrzeć na to wszystko w ten sposób. Ona ma prawo nie rozumieć i przekazać dziecku, mama jest, nie rozumiem twojej matki. Nie rozumiem, mówi ojciec. Nie rozumiem twojego ojca, mówi matka. Ja nie rozumiem. Mnie się to naprawdę nie mieści w głowie. Ty jesteś w porządku. Ale to też nie jest ton oskarżycielski. Tatuś odszedł, bo jest nie, zły. Nie, ja mówię, nie rozumiem. To naprawdę nie rozumiem. Wiesz, marsjanin, marsjanka, kropka. To jest to, co można przekazać dziecku. Nie obarczać, wiesz, nie wyrzucać na rodzica złości. Dziecko, jak będzie tak żyło, że w ogóle może spojrzeć na ojca w ten sposób i tak może spojrzeć na matkę, która porzuca, to się będzie mogło łatwiej wcześniej zezłościć samo. Po prostu. Bo będzie miało zgodę na szczerość uczuć. Zostaw wiadomość, rozmawiamy dzisiaj o trudnych sytuacjach dla młodych ludzi, którzy później zaczynają być trochę starszymi ludźmi i piszą na przykład jak Marcin. Moi rodzice rozwiedli się, gdy miałem 5 lat. Mamie nie było lekko wychowywać dwoje dzieci. Jestem pewien, że gdybym miał pełną rodzinę, byłoby inaczej. No tak, no pewnie byłoby inaczej, bo tych doświadczeń, które by były, to one się nie zdarzyły. Tylko teraz pytanie, czym będziesz żył? A czy będziesz żył tym, czego nie ma, czy złapiesz, spróbujesz złapać, co wyniknęło dla ciebie z tego, że rodzice nie byli razem. Myślę, że też masz prawo, bo jesteś już dorosłym mężczyzną, jesteś dorosłym człowiekiem. O ten fragment, na który się może zgodzą twoi rodzice, powiedzieć, co było przyczyną ich rozstania. Ale też mogą ci tego nie mówić, bo to jest ich już intymność, ich decyzja, czy chcą o tym rozmawiać z tobą, albo w jakim stopniu są gotowi o tym ci mówić. Powiedziałeś, napisałeś, że nie wiesz, co by było, gdybyś się wychowywał w pełnej rodzinie. Zadam tylko pytanie takie bardzo otwarte. Co to znaczy rodzina pełna? Pełna czego? Kiedy możesz powiedzieć, że jest pełna rodzina? Wtedy, kiedy się statystycznie wszyscy mieszczą w tym samym pomieszczeniu fizycznie, czy wtedy, kiedy między tymi ludźmi, którzy są w tej przestrzeni, jest szacunek, chęć bycia razem, zrozumienie, miłość, że już ośmielę się użyć też tego słowa, zgoda i akceptacja. Bo wtedy dla mnie to jest rzeczywiście pojęcie rodzina, a nie związek formalny. Mhm. 2100 i 22, a później 645-2100 i zostaw @polskieradio.pl. Trzy drogi, żeby do nas dotrzeć z wiadomościami, a my wracamy po wiadomościach po 23. Przypominam, że zostaw wiadomość codziennie od poniedziałku do piątku, od 22 do północy, no i o każdej porze dnia i nocy na podcaście. Na stronie polskieradioeuro.pl wystarczy kliknąć w zakładkę podcasting i tam wybrać zostaw wiadomość, około 12 ostatnich audycji, albo wybieracie po prostu po prawej stronie strony internetowej kalendarzyk, wybieracie odpowiednią datę i pod nią klikacie zostaw wiadomość i tam jest podcast od wielu, wielu miesięcy, można wiele miesięcy wrócić w czasie i posłuchać wiadomości ze strony internetowej. Jesteśmy codziennie od poniedziałku do piątku, od 22 do północy do waszej dyspozycji, a dzisiaj rozmawiamy o trudnej sytuacji, kiedy zaczyna brakować w życiu młodego człowieka
dziecka, kogoś ważnego. Tak się upieram przy tym młodym człowieku, bo ja zazwyczaj często jak rozmawiam z nauczycielami, którzy pracują na przykład w gimnazjum, mówią o, że a, to dzieci nasze, to coś tam, dzieci nasze. Jakoś tak się upominam o to człowieczeństwo. Nawet tych, którzy mają po 11, czy po 7, czy po 5, czy po 3 lata. A myślisz, że jak powiesz młody człowiek, ale nie rozumiesz natury i jego możliwości, to dajesz mu więcej niż kiedy powiesz o nim dziecko, ale będziesz go rozumiał? Nie, ale kiedy mówię o nim młody człowiek, to często ci ludzie, z którymi rozmawiam, tak się konfrontują z tym, że to no, rzeczywiście człowiek. Dziecko czasami może znaczyć co innego niż człowiek. No widzisz, a to jest kwestia słyszenia tych słów. Dla mnie młody człowiek brzmi tak. Wiesz, one wszystkie są w jakimś kontekście. Okej, okay. Po prostu mówię o tym, że to słowo mi inaczej brzmi. Ten związek frazeologiczny mnie no, inaczej robi. No to porozmawiamy o tej sytuacji, która jest sytuacją trudną i czasami trudną do zrozumienia, tak jak powiedziałaś, trudna dla zrozumienia może być sytuacja, kiedy odchodzi mąż czy partner od matki, ale też jest taka sytuacja, którą my zupełnie egzystencjalnie czasami trudno ogarniamy, czyli śmierć naszego współrodzica albo śmierć dziadka, z którą musi się taki młody człowiek w jakiś sposób zmierzyć. JP napisała w swoim SMS-ie: moja kuzynka miała 6 lat, gdy zmarła nasza babcia, z którą ona mieszkała. Pół roku później kuzynka z powagą stwierdziła, że lekarze byli źli, bo nie wyleczyli babci. Zrozumiałam wtedy, że ciotka z nią nie rozmawia na temat śmierci babci. W tamtej chwili powiedziałam kuzynce, że babcia była nieuleczalnie chora i jej organizm nie miał już siły do walki z chorobą. I to naturalne, że każdy z nas kiedyś umrze. I powiedziałam jej, że babcia podjęła walkę z chorobą, bo chciała doczekać jej narodzin. Podziękowałam kuzynce za to, że dzięki niej miałam babcię żyjącą 6 lat dłużej niż lekarze rokowali. I to ją uspokoiło, napisała nasza słuchaczka. Dzisiaj moim gościem w studiu jest Małgorzata Liszek-Kozłowska. Jak ci się podoba ta opowieść? My rzeczywiście bardzo często mamy taki knebel, kiedy się pojawia temat śmierci. Kiedy mamy powiedzieć dziecku, że ktoś umarł, dlatego że istnieje śmierć, to nie jest coś, na co się ma taki do końca wpływ, a często się już po prostu nie ma wpływu i trzeba się zmierzyć ze skończonością. I o dziwo małe dzieci w inny sposób traktują tę śmierć, dlatego że właśnie dzieci mają jeszcze zdolność myślenia magicznego. One troszeczkę inaczej traktują. Można im wytłumaczyć inny wymiar i te dzieci łatwo to przyjmą. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to proszę zobaczyć, co się dzieje z dziećmi w kwestii świętego Mikołaja. Po ulicy lata mnóstwo świętych Mikołajów. 3000 na Marszałkowskiej, to główna ulica w Warszawie, w przededniu Bożego Narodzenia, które się zaczyna na miesiąc przed świętami. Tak naprawdę. A dziecko i tak wie, że jest święty Mikołaj i że jest czarodziejem, magiczną postacią. Wierzy w to. I wierzy, że te ślady, które są na parapecie, to na pewno zostawił święty Mikołaj. Daje jako przykład, jak funkcjonuje umysł dziecka, do czego jest zdolny i jak natura chroni dziecko, dając mu na wyposażeniu taki sposób percepcji świata w tych pierwszych latach, że dziecko nie udźwignęłoby takiej rzeczywistości, jaka potem już jak się tak dorasta, jest w stanie mimo wszystko łatwiej to dźwignąć. Ale warto mówić też o skończoności, kiedy się mówi o śmierci w takiej wersji jednoznacznej. To nie jest odejście. I to jest to, co Michał napisał w mailu, który przeczytałeś na początku. Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci? Żeby nie miało poczucia, że to jest może coś odwracalnego. Tym bardziej, że w bajkach bardzo często śmierć jest odwracalna. A tu nagle się ma okazać, że nie, że już nigdy nie zobaczy taty, mama albo ukochanej babci, czy ukochanego dziadka. Nie można mówić, że odszedł. Dlatego, że w świecie dziecka to jest słowo, które wiąże się z możliwością powrotu. I dziecko będzie czekało. Nie można powiedzieć, że zasnął, bo dziecko będzie czekało na obudzenie się i też może być tak, jak Michał powiedział, że dziecko się samo będzie bało też samego snu w tym wszystkim. Bo tak dziecko funkcjonuje. Trzeba mówić, nigdy więcej nie zobaczysz, tak? Nie ma takiej możliwości, że się przytulisz, dotkniesz. Jeżeli chcemy,
to możemy używać naszego światopoglądu. Jeżeli jesteśmy wierzącymi ludźmi, to możemy mówić o niebie. Jeżeli nie, to możemy mówić, że gdzieś ktoś, że istnieje coś takiego jak dusza na przykład. Albo jeszcze coś możemy innego powiedzieć, co pozwoli dziecku zmierzyć się z tą utratą. Ale nie możemy powiedzieć, że gdzieś tam babcia może odeszła. To jest śmierć. Babcia umarła. Bo jeżeli my potem będziemy mówili o tym, że ktoś odszedł na chwilę i będziemy mówili, ja tylko odejdę na chwilę, to używamy słowa, które w doświadczeniu dziecka wiążą się z tym, że babci już tak naprawdę nigdy po tym odejściu, które tak nazwaliśmy śmiercią, nie zobaczyłam czy nie zobaczyłam. Mama nagle, wiesz, wychodzi i mówi, ja tylko odchodzę na chwilę. Co dziecko słyszy? Nie zobaczę mamy tak jak babci. Nie wolno używać tych słów, które później funkcjonują w codzienności dziecka. Śmierć to śmierć. To nie jest odejście. My w ogóle gdzieś w swojej rzeczywistości boimy się takich słów, które są szczere i uczciwe i wprost nazywające pewne zjawiska, a śmierć jest częścią życia. Donoszą nasi słuchacze i różne rzeczy piszą do naszej skrzynki 2100. Przypominam, że to czterocyfrowy numer, skrócony tylko dla waszej wygody, natomiast płacicie za SMS tyle, ile za zwykłą wiadomość, którą wysyłacie według taryfy swojego operatora. I jest taki SMS. A co w przypadku, gdy dziecko traci jednego z rodziców z powodu nienawiści pomiędzy nimi? Rozumiem, że pomiędzy rodzicami. Mhm. Czasem jeden z nich odchodzi pomimo miłości do dziecka. Nie wydaje wam się, że nie powinno się w takim wypadku winić drugiego rodzica, mówić, że nie wie się, co się dzieje z nim, by dziecko nie obwiniało siebie? To nie jest jeden wątek. Jeżeli jest konflikt między rodzicami i w ten konflikt jest wciągane ewidentnie dziecko, szczerze mówiąc, powiem wprost, jest używane, bo często poprzez dziecko próbujemy się szarpnąć za serce, bo już nic innego nie działa, albo wiemy, że to zadziała, a mamy już takie zawężenie świadomości, że tylko się liczy jak pewien rodzaj ulgi, że coś się udało znowu wyzwolić w kimś, kogo co najmniej nie lubimy i trochę jest na chwilę, przez chwilę moje na wierzchu, to dziecko jest po prostu regularnie używane w tym konflikcie. Kompletnie nie jest ważne, co dziecko czuje i też rodzice kompletnie się nad tym nie zastanawiają. Tak naprawdę nie są rodzicami w tym momencie, tylko przede wszystkim są szarpiącymi się za gardła, za serca, za trzewia kobietą i mężczyzną poranionymi i w tym momencie też raniącymi dziecko, bo nie zachowują się odpowiedzialnie. I nie wolno tego robić. Jeżeli się to dzieje, jest to brzemienne w skutki, bo tak, jest tak, że tak powinno być, że tak nie powinno być. Że nie wolno tego robić, ale jeżeli się to już dzieje, to zawsze są skutki. Zawsze są takie skutki, że dziecko zaczyna mieć poczucie i krzywdy, i winy jednocześnie. Łatwiej dociera do poczucia winy, do krzywdy często kilkadziesiąt lat później. I tak może żyć, czasami do tego nie dociera. Czasami gdzieś cały czas jest przy którymś z rodziców, mentalnie czy fizycznie, emocjonalnie, gdzieś zgadzając się na to, żeby móc z nim być, to musi mówić źle o drugim z rodziców. To się bardzo niestety często zdarza. Ale jak powiedziałaś, jest to nadużycie. To jest ewidentne nadużycie. Jest to absolutnie niespojrzenie na to, co się teraz dzieje oczami dziecka, nie podłączenie się też do jego możliwości i do tego, w jaki sposób, do wiedzy też, w jaki sposób dziecko sobie ten świat będzie układało. O tym rozmawiamy właściwie od początku audycji, żebyśmy trochę spróbowali nauczyć się. To jest poziom wiedza, jak funkcjonuje w takich sytuacjach psychika dziecka, jak dziecko sobie rozwiązuje taką trudność. Często przez przemilczania, często musząc być przy jednym z rodziców. I czy w tym momencie może mieć zastosowanie to nie mówienie o drugim rodzicu źle? No powinno mieć. Do rozmowy włącza się Damian, który donosi nam, że bez ojca jest lipa, z nim czasem jeszcze większa. On ma tak duży wpływ na rozwój człowieka. Ale w tej sytuacji, o której dzisiaj rozmawiamy, że tego ojca nie ma... Albo matki. Albo matki, ale ten rodzic kiedyś musiał być.
I to nie jest tak, że my po tym ojcu nie będziemy mieli koloru włosów, koloru oczu. Będziemy jego częścią. I to jest bardzo istotne, żeby mieć taką dojrzałość, żeby nie zapisywać się na kurs dla świętych, że teraz oto z poczuciem rozwalenia swojego życia, z jakimś sztyletem w sercu, że trochę z mniszkówny tutaj polecę, mam być oazą spokoju i absolutnie nic nie mam pokazywać swoich uczuć, które mną targają. Absolutnie nie wolno tego robić. Jest tylko jedna rzecz, nie wolno przy dziecku. Natomiast ważne jest, żeby mieć jakieś miejsce, kogoś, przy kim przyjaciela, kogoś z rodziny, przy kim mogę wywalać całą złość, frustrację, niezgodę, pretensje, poczucie niesprawiedliwości, goryczy, rozpaczy, wszystko, złości, wściekłości, agresji, na to, co się zdarzyło, na to, co się we mnie dzieje, żeby to gdzieś wyrzucać. Nie wolno tylko przy dziecku. Tego nie wolno. No tak, ale jest nawet kiedy ten ojciec gdzieś zniknął. To jest jeszcze ten kawałek, który jakoś można, nie wiem. Pytanie, czy on zniknął dlatego, że on tak ma, czy dlatego, że my pracujemy nad tym, żeby go nie było. Mówię teraz o tym drugim rodzicu. No właśnie, on zniknął, tak? Zniknął bez naszego wkładu i wysiłku, tak? Nie jest zupełnie zainteresowany kontaktem ze swoim dzieckiem, porzucił. Nie ma go. Rzeczywiście porzucił. W tym momencie można powiedzieć porzucił i w tym momencie pojawia się to, że my tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. I mówimy to dziecku. Tak, natomiast to dziecko ma coś ze swojego ojca. I czy to jest i rozumiem, ja na miejscu takiej matki mogę być jedyną osobą, która może powiedzieć, słuchaj, ty masz po tacie coś tam. Albo twój tata umiał rysować i myślę, że ten kawałek to masz. To jest najpiękniejsza rzecz, którą można zrobić w pracy nad sobą, kiedy samotnie któryś z rodziców wychowuje dziecko, mimo że jest mu trudno, bo różne emocje gdzieś w nim zostają i są częścią jego doświadczeń i też no, coś się w tym momencie uruchamia w dalszym ciągu, kiedy myśli sobie o tym rodzicu. Najpiękniejszą rzeczą, którą można zrobić, to budować w dziecku takie poczucie, że to, co, że ma, że jest jakąś kontynuacją, że ma poczucie tożsamości, że ma prawo gdzieś myśleć o tym sobie, że ma korzenie w jakimś jeszcze innym rodzicu niż mama albo niż tata. Mówię o tym rodzicu, który zostaje przy dziecku albo przy którym dziecko zostaje. I wtedy warto mówić, jeżeli ma podobne włosy, to powiedzieć, masz kolor włosów twojego taty, masz kształt jego paznokci, umiesz śpiewać tak jak twoja mama albo tak jak to twój tata. To jest jakieś wypełnianie czarnej dziury? To jest... Czymś dobrym? Tak, bo jeżeli jest podobne, to nie mówimy o tym, że twój tata jest cudowny i wspaniały, że cię porzucił, ale że masz tutaj coś podobnego i to w jaki sposób o tym mówię, kiedy patrzę na ciebie z miłością, to mam też jakąś zgodę na twojego ojca jako współtworzyciela. Bo dobrze jest pamiętać przy całej zgodzie na złość i frustrację, że to konkretnie dziecko mam tylko konkretnie z tym człowiekiem. Niezależnie od wszystkiego, co mam do niego, to nie miałabym tego konkretnie dziecka, nie miałbym tego konkretnie dziecka, gdyby nie ta kobieta lub ten mężczyzna. I to jest jakaś tam płaszczyzna, na której jakiś taki ląd, który dobrze mieć w środku, ale ląd przez dy, a nie ląd. Który się podpala, który daje nam taki oddech. Taki dystans do pewnych uczuć, bo naprawdę nie możemy powiedzieć, po kiego diabła ten człowiek był w moim życiu. Bo jest jakaś perspektywa, która nam pozwala powiedzieć, okej, to po to, żebym miał to konkretnie dziecko miała. Natomiast trzeba mówić o wszystkim, co jest dobre, a jest kontynuacją, czy podobne do ojca, czy podobne do mamy. Twój tata, czy twoja mama miała zdolności językowe. Widzę, że ty też. Nikt nie jest do końca W 100% zły. Tak, wiesz, są jakieś powody, dla którego się rozstaliśmy, z powodu których nie jesteśmy, ale dziecko, jeżeli będzie miało poczucie, że musi kompletnie wyrugować z siebie w jakikolwiek sposób ojca lub matkę, no to też traci podłączenie do pewnej tożsamości też swojej płci, bo to jest też płeć jakaś. Że twoja matka była zła, no to kobiety są złe?
ja jako kobieta wobec tego słyszę, że jestem nieakceptowana, myśli sobie mała dziewczynka, ja jako chłopiec, tak, mam udawać, że nie jestem częścią mojego ojca, czyli co, trochę nie jestem mężczyzną, bo moja matka gdzieś mówiąc tylko źle o ojcu, albo w ogóle o nim milcząc, nie mówi w ogóle o mężczyźnie też. To no też jest... były jakieś powody, dla których byliśmy razem, krócej czy dłużej. I to jest kolejny wątek, bardzo, bardzo cenny, żeby powiedzieć dziecku, że niezależnie od tego, co się zdarzyło z naszym uczuciem i że nie chcieliśmy być już dalej razem, nie umieliśmy, to wtedy, kiedy się tworzyłeś, tworzyłeś się z naszej wspólnej potrzeby. Byłeś oczekiwany i potrzebny. Dziecko musi wiedzieć, że było potrzebne. Ja jestem głęboką przeciwniczką, a niestety bardzo często słyszę to podczas terapii, kiedy ludzie dorośli mówią, jestem efektem wpadki. Koszmarne słowa, co? Jesteś wpadką. Jesteś przypadkiem. Nie byłeś, tak, co za tym jest, nie byłeś oczekiwany, nie byłeś chciany. I to jest jakaś część, za którą dziecko przeprasza trochę, bo trochę pobruździło rodzicom plany. Tak, oni nie mieli ochoty być moimi rodzicami. Trochę nie mogę od nich czegoś oczekiwać w związku z tym, no bo trochę jestem nie na miejscu, bo trochę nie bardzo byłem chciany. I to takie przekonanie związane z jakimś głupim kompletnie zdaniem, które jest powiedziane raz bezmyślnie, a zostaje jak kotwica w człowieku, może spowodować, że ciągle człowiek przeprasza, że jest. Nie ma poczucia, że ma prawo tutaj być, że był oczekiwany i utęskniony. Jeżeli mamy już coś powiedzieć głupiego, to nie mówmy, bo to są bardzo bolesne i dramatyczne słowa i ja je słyszę często u ludzi, którzy mają lat 40 czy 50, że są częścią ich takiego poczucia smutku. Ostatnie SMS-y, które wysłaliście i chcielibyśmy się do nich odnieść. Lesia napisał, witam, mój ojciec wyprowadził się od nas, jak miałem 6 lat. Jest alkoholikiem, z którym nie dało się żyć. Moje szczęście polega na tym, że mam najwspanialszą mamę, która mnie wychowała samodzielnie. Od 14 roku życia mieszkałem sam z bratem, a teraz kończę studia, pracuję, utrzymuję się, rozwijam zainteresowania, podróżuję. Ojciec nie był mi do tego wszystkiego potrzebny. Cudownie, że potrafiłeś, Lesiu, zrealizować pewien swój program i swój potencjał. I że twoja mama potrafiła wyzwolić się, bo było tu wiele audycji o DDA, o problemie też współuzależnienia któregoś z rodziców, chorobie alkoholowej drugiego z partnerów, że udało jej się wyjść z tego układu i wychowała was tak, że nie było poczucia zagrożenia, niebezpieczeństwa, alkoholi, alkoholowych libacji i tak dalej, agresji. Ale to jest wielkie zwycięstwo i to jest coś, co cudownie, że się zdarzyło. Ale tata jest potrzebny dziecku. Jest potrzebny, bo to jest drugi rodzic, który powinien funkcjonować i kiedy nie funkcjonuje, jest jakaś przestrzeń, która jest niedoświadczona. Czasami lepiej, żeby była niedoświadczona, bo łatwiej jest mniej konsekwencji z tego wynikających, niż żeby była przeżyta z libacjami, alkoholem, przemocą fizyczną, emocjonalną, często seksualną, bo z tego wynika większe spustoszenie, bo nie jest tylko wolne miejsce, ale po prostu jest zniszczenie także innych przestrzeni. Natomiast ważne jest, żebyś gdzieś sam układając sobie w przyszłości życie, poukładał sobie, na czym polega rola ojca, bo ty tutaj nie masz pomysłu, nie masz punktu odniesienia w swoim doświadczeniu, co to znaczy ojciec w rodzinie, a on jest ważny, on jest bardzo ważny dla dziecka, dla każdego ojciec dziecka. Ojciec na co dzień, ojciec w różnych codzienności sytuacjach. Z odpowiedzialnością za codzienność, za uczucia i tak dalej. Natomiast chciałabym się odnieść do jednego pięknego sformułowania, do moja mama wychowała mnie samodzielnie. Ma to dla mnie ogromne znaczenie, bo szczerze mnie wkurza, kiedy się mówi o samotnej mamie. Dlatego, że matka, która wychowuje dziecko albo samotnym tacie, może być samotną kobietą albo samotnym mężczyzną, natomiast jeżeli ma dziecko, no to akurat ta rola jest absolutnie wypełniona, bo jest dziecko, więc mamą to ona nie jest samotną. Ona może, czy tatą nie jest samotnym. Nie jest.
jest samotną kobietą lub samotnym mężczyzną, brakuje jej być może do szczęścia partnera czy partnerki, ale nie jest samotną mamą, samodzielną, tak, samodzielnie wychowującą, tak. Ale w tym kawałku nie ma akurat samotności. W potrzebie dziecka, w byciu z dzieckiem nie ma. Nie ma samotności. Człowiek, który ma dziecko jako rodzic, nie jest samotny. A ja już 25 lat dziękuję niekochającym się rodzicom za to, że jestem na świecie przez wpadkę. Z drugiej strony złączyłam ich na tyle lat. Jednak dla niekorzyści każdego z nas. Pozdrawiam, kocham życie. Mhm. Trochę tak, nie wiem, może trochę w ciemno, nie wiem, dlaczego to powiem do końca, przyznaję, ale mam wrażenie, że trochę to jest takie krzyczenie w ciemnym lesie. Jakoś nie wierzę w to, że można sobie tak po prostu żyć z takim poczuciem, że się nie było chcianym i tak po prostu sobie to przyjąć do wiadomości, bez złości, bez poczucia krzywdy, że to jest nie w porządku, że to nie jest okej, że tego się nie robi. Że tak nie powinno być, że jest jakiś rodzaj porządku na świecie, który tu został zakłócony i mamy prawo w takich sytuacjach reagować wprost, a jeżeli nie reagujemy, to znaczy, że nie wiemy, że mamy do tego prawo. I nie do końca mamy poczucie, jak powinno być normalnie. Jeszcze w podobnym tonie... I myślę, że twoi rodzice zrobili ci potworne świństwo. Tak się nie robi żadnemu dziecku. Każdemu dziecku należy się poczucie, że jest oczekiwane, potrzebne. Po prostu. A jak się tego nie dostaje, mamy prawo się zasmucić, zezłościć, przeżyć to. Mariusz właśnie kładzie się spać i trafił na naszą audycję. On jest efektem wpadki, jak napisał, ale uświadomiłem to sobie dopiero niedawno, jak moja żona urodziła. Dopiero w trakcie laktacji kobieta, podobno w trakcie laktacji kobieta nie może zajść w ciążę. Błaha, ha, 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 śmieje się Mariusz. Rozumiem, że to było to przeświadczenie, które spowodowało, że rodzice nie spodziewali się tego kolejnego dziecka. Dobry psikus rodzicom zrobiłem. Wcale nie jest mi źle z tą myślą, żem wpadką, pisze Mariusz. No, ja jakoś nie do końca zakładam, że twoja dedukcja jest dla ciebie, znaczy, że jest, ma cię doprowadzić do takich wniosków, ponieważ fizjologia jest, bywa różnie. I może nie wyciągaj takich wniosków jednoznacznych. Zawsze się możesz po prostu. To zwykle mi patrzysz. Ale jakich wniosków? A propos laktacji, czy... A propos wpadki i tak dalej, i w związku z tym całej dedukcji. Nie, Mariusz śmiał się z tego przekonania, jak rozumiem, rodziców. Być może przy okazji urodzenia dziecka w ogóle ten temat wypłynął, bo jak może. Mariusz mówi, dowiedziałem się dopiero teraz. Natomiast sporo jest tych SMS-ów, które są, w których ludzie piszą, jestem wpadką. I zastanawiam się, jakim to też zostało powiedziane, w jakich okolicznościach się dowiedzieli. Też muszę sobie jeszcze jednak nawiążę na moment do Mariusza. A niezależnie od wszystkiego, Mariusz jest wyraźnie dorosłym mężczyzną, któremu udało się założyć rodzinę, związać, mieć dziecko i mieć jakiś rodzaj równowagi, jak wynika też emocjonalnej, przypuszczam. Natomiast straszne jest, jeżeli dziecko żyje od początku z taką informacją, kiedy jest dzieckiem. Dowiaduje się takich informacji, kiedy jest dzieckiem, że nie było chciane. To jest jakiś rodzaj takiego obarczenia potwornego, które przez które jest to jest trochę jak taki filtr, przez który dziecko patrzy na swoją pozycję w rodzinie, na to, czy ma tu prawo być, że trochę przeszkadza, że musi przepraszać mamę za to, że mu tacie lub mamie zniszczyło życie, że gdyby nie ty, to bym był, czy była zupełnie kimś innym. Tu też tam też jest jakiś SMS, który do tego nawiązuje, że nie byłem chciany i jest to ciężar. Tego nie wolno mówić dzieciom. Kropka. No są pewne rzeczy, które są stałe i których naruszenie zawsze ma skutek. Mówienie dziecku, że nie było chciane, że w wyniku efektem wpadki. Tak, wpadki jest dramatyczne dla dziecka. To nie jest w porządku. Paradoksalnie powiedzenie dziecku, które jest poczęte, jeżeli się dowiaduje in vitro, powiedzenie dziecku, wiesz, tak naprawdę to jest dowód, jak bardzo ciebie pragnęliśmy,
że zrobiliśmy wszystko, żeby ciebie mieć. Po prostu stanęliśmy na głowie i poszliśmy po gwiazdkę do nieba, żebyś był w naszym życiu. Jeżeli gdzieś, może tak zrobimy taką dygresję, pojawia się taka sytuacja, że dziecko się dowiaduje w sposób nieuprawniony albo ktoś wypaple, kompletnie nie przejmując się dzieckiem, to warto to powiedzieć. Tak, no to jest dowód na to, jak bardzo ciebie potrzebowaliśmy, jak bardzo marzyliśmy o twoim istnieniu i że wszystko zrobiliśmy i zrobilibyśmy jeszcze więcej, byleby ciebie konkretnie mieć. Czy nieobecność jednego z rodziców jest taka destrukcyjna? Przecież jeśli nie ma bliskości, to nie ma więzi. Jak tęsknić za kimś, kogo nie ma, kogo się nie zna, przepraszam. Ale my nie tęsknimy za postacią abstrakcyjną. My tęsknimy za bardzo konkretną postacią, która jest częścią swojego genotypu. Za częścią naszego stworzenia i częścią naszej tożsamości i częścią naszych korzeni. To nie jest postać abstrakcyjna, poza tym my żyjemy w pewnym świecie, w którym istnieją tata i mama. I teraz dziecko, które żyje w innym układzie, tęskni za pewnym, za takim życiem, jak mają inni. Dziecko, które zaczyna, mama chyba Kuby napisała, że moje dziecko zaczyna pytać. Ja mówiłam, moje dziecko ma 4 lata. To jest czas, kiedy dziecko zaczyna nawiązywać kontakty, kiedy zaczyna już zbierać i uogólniać pewne doświadczenia w piaskownicy, na podwórku, w przedszkolu, kiedy widzi, że jest tata, mama, a dziecko nie ma do kogo powiedzieć tato albo nie ma do kogo powiedzieć mamo. I zaczyna sobie to gdzieś w sposób wyraźny dostrzegać i zaczyna pytać. I teraz pytanie, jak reaguje ten rodzic na takie pytanie. Czy dziecko może o tym mówić, czy jest na to zgoda, żeby mówić też o tym rodzicu? Nawet nie wiem, czy przeczytać ten SMS od małej złej, który wpadł ostatni. Pomyślałem sobie, że pewnych rzeczy nie należy mówić. Renata, sprawdź maila. Ja myślę, że możesz to przeczytać. Ja wiem, że chcieli mnie usunąć, ale brakło im pieniędzy. Wiem to od dziadków. Po co się to mówi? Wiesz co, nie wiem. Wiesz co, ja w ogóle nie chcę to w co wchodzić, dlaczego ktoś to powiedział, natomiast zdarzyła się potworna krzywda. Ta dziewczyna, mała zła, która to napisała i nie dotrze do swojej złości, że to nie jest w porządku, czyli nie stworzy sobie pewnej normy, że tak nie jest w porządku, to nie będzie wiedziała, co wolno wobec niej, a co nie. I być może tu się pojawi takie już samokrzywdzenie później, przez to, że zostałam skrzywdzona. Bo mała czarno stworzyła się rzecz obrzydliwa, straszna i absolutnie niewybaczalna tak naprawdę, żeby coś takiego powiedzieć raz, drugi czy trzeci, a nawet tylko przez chwilę. Tego się nie mówi. To jest nasza odpowiedzialność, nas, teraz mówię już też jako mama, żeby pewnych rzeczy naszym dzieciom nie mówić, bo musimy wiedzieć, że są z tego powodu konsekwencje i mamy absolutnie obowiązek to przewidzieć. Tylko dlatego, że nawet tak było, musimy trzymać język za zębami, bo dla dziecka to jest dramat i tak może potem żyć z takim dramatem w środku i z takim poczuciem odrzucenia, porzucenia, niechcenia, będzie żyło z innymi ludźmi i będzie przepraszało, że żyje i będzie brało ochłapy, ciesząc się, że chociaż tyle dostaje. A jeżeli przeżyło w takiej rodzinie, to na ogół jest to bardzo silny człowiek, tylko tak naprawdę ta siła jest przeznaczona na to, żeby się trzymać. I żeby przeżyć ten ból. Jestem wpadką, to najgorsze, co można usłyszeć od rodzica. Słuchajcie, nie piszcie z polskimi znakami, bo potem musimy deszyfrować te krzaki. Mnie co prawda mama nie powiedziała tego wprost, ale w taki sposób, że zrozumiałam. Po latach już życia widzę, jaki to wywołuje negatywny wpływ. W grupie czuję się mniej pewnie. Myślę, że mnie ludzie nie zaakceptują, po prostu mnie odrzucą. Dostosowuję się do innych, żeby uniknąć odrzucenia. To jest i to zdanie, ale też często poza tym zdaniem jest cała postawa rodzica, który ma poczucie krzywdy, że to życie moje mi się nie udało, że żyję obok pewnych pomysłów, które kiedyś miałem czy miałam. To często nie jest tylko to zdanie, tylko całe takie wewnętrzne zwiędnięcie i takie poczucie właśnie krzywdy rodzica, które przekazuje tę informację dziecku. Cała jego postawa, emocje, które z niego wyłażą, poczucie zniechęcenia, braku radości. I teraz ty jesteś za to odpowiedzialny.
synku, córeczko. I to potem zostaje. Dlatego bardzo proszę, mówię do rodziców, mówię do ludzi, którzy będą rodzicami, pilnujcie tego, co mówicie dzieciom, bo zobaczcie, co tutaj usłyszeliście. To pisali ludzie, wy pisaliście, pisali ludzie, którzy mają lat więcej niż 5-10, mają lat często 20 więcej, a może i czasami jeszcze więcej. To się pamięta, to jest częścią, z której potem się korzysta, z której się często korzysta potem w widzeniu siebie w świecie. I to nie jest dobre widzenie. To jest zaniżone z poczuciem nie braku wartości, braku szczęścia, z krzywdą. Mhm. Dziękuję za słowa, które tutaj padły. Napisała, zdaje się, że nasza słuchaczka, chociaż to nie podpisane SMS, i napisała, niech każda kobieta posłucha tej audycji, wtedy z większą wiedzą będzie świadomie żyła. Mężczyzna też. Mężczyźni też. Można ten link do podcastu naszej audycji wysłać chociażby tym znajomym, którym uważacie, że warto byłoby podesłać, albo samemu wrócić do tej audycji. Właśnie nie tylko kobiety, dlatego że mężczyźni, jak tutaj wyszło z audycji, są odpowiedzialni, bo zostaje często, kiedy znikają, miejsce, którego nikt nie zapełni, bo to nie jest ktoś, kogo można wymienić. Więc do mężczyzn też apel, poproszę bardzo, Tomku. polskieradioeuro.pl, tam w zakładce podcasting możecie szukać naszych audycji. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Małgorzata Liszyk-Kozłowska, psychoterapeutka, była razem z nami. Dobranoc. Razem z nami.